Rozmowa po dziewiątej. Dzień dobry, Łukasz Brodzik. Kłaniam się Państwu bardzo serdecznie. Moim Państwa gościem jest Wojciech Perczach, wicewojewoda lubuski. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Od dzisiaj rusza nadawanie PESEL, numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy. Co zmieni się w związku z tą specustawą, która została podpisana ostatnio przez prezydenta? Specustawa nadała wiele uprawnień obywatelom Ukrainy, ale oni muszą być jakoś zidentyfikowani urzędowo, muszą być jakoś rejestrowani. W związku z tym postanowiono, że będzie im nadawany numer PESEL. I dzięki temu będą mogli chociażby skorzystać z wsparcia służby zdrowia, czy także podjąć pracę. Tak, ustawa mówi o tym, że obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską, nabywają uprawnienia zapisane w specustawie. I tam są między innymi prawa do bezpłatnej opieki, do wsparcia takiego pobytowego, więc to wymaga też, tak jak mówiłem już, weryfikacji, czyli sprawdzenia, czy rzeczywiście obywatel Ukrainy kwalifikuje się do uprawnień, które są zapisane w specustawie. No właśnie, czy to jest swego rodzaju przygotowanie do tego, że uchodźcy zostaną z nami na dłużej? No, trzeba liczyć się z tym, że na dłużej. Pomoc jest przewidziana na 2 miesiące, natomiast uprawnienia na 18, więc myślę, że to się tutaj zrealizuje w jakimś czasie, ale w jakim tego nikt nie wie. Więc zakładamy, że tą pierwszą pomoc, taką dwumiesięczną, dostaną obywatele Ukrainy tak, żeby mogli tutaj zafunkcjonować normalnie, przy założeniu, że rynek pracy w Polsce jest w miarę chłonny, w związku z tym ci, którzy zechcą tutaj podjąć pracę, a podejrzewam, że większość zechce, no to w tym czasie znajdą pracę i trochę złagodzą system wsparcia w ramach pomocy społecznej. Więc to myślę, że ta taka asymilacja na okres trochę dłuższy no, nastąpi. Czy wojewoda lubuski z prezydentem miasta mieli konferencję prasową na dworcu, tam gdzie mamy punkt recepcyjny, tam też mówiono o tym, że dwa takie duże punkty rejestracyjne ruszają, jeśli chodzi o te numery PESEL w Gorzowie i w Zielonej Górze, między innymi na ulicy Długiej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Czy miasto jest na to przygotowane? Miasto jest przygotowane na to i myślę, że ten jeden punkt mobilny, bo tak minister Cieszyński tak to nazywa, żeby, ponieważ no, przyjmuje się założenie, żeby to nie było na terenie urzędu, bo no, nie wiadomo, jak zareagują obywatele Ukrainy. No, tutaj apel jest i ministra, i myślę, że władz niższego szczebla taki, żeby tak od razu nie ruszać. Dzisiaj rozpoczynamy rejestrację czy nadawanie PESEL. System jest przetestowany, czyli od strony powiedzmy takiej technicznej czy techniczno-organizacyjnej jest gotowy, natomiast no, przy większym nasileniu i tak dalej, no to no, zwłaszcza, może że być takie różnie. Wprowadzanie tych danych może zająć, niektórzy mówią, że nawet do pół godziny na jedną osobę, stąd tak. Mogą się pojawić kolejki. Tak, mogą się pojawić kolejki, dlatego profile zaufane i te wszystkie inne powiedzmy czynności, które są niezbędne do zarejestrowania, no, powinny być również uruchomione i one przyspieszą czas zmniejszą czas załatwiania obywatela. A czy to nie będzie jedno z drugim kolidować, że nie wiem, ktoś przyjdzie załatwić do urzędu swoją sprawę, a tutaj z drugiej strony urząd będzie obciążony pracą. Te stacje mobilne, to czy te stanowiska mobilne, stacje mobilne chyba to się nazywa, to będą przeznaczone dla obywateli Ukrainy, natomiast polscy obywatele nie ucierpią, będą załatwiani w osobnym trybie. Czyli to jest autonomiczna jednostka przeznaczona akurat na te sprawy. Tak, ponieważ tam będzie co robić. No będzie co robić, zwłaszcza, że skoro Zielona Góra w tym rejonie ma być jedną z tych miejsc, no to pewnie z okolic także będą ludzie tutaj
przybywać. Pan minister Cieszyński zapowiadał, że są zakupione, jest zakupiony sprzęt i będzie można tworzyć kolejne stacje mobilne w miarę możliwości, w miarę potrzeb regionalnych też, bo rozkład tych obywateli ukraińskich jest różny w skali kraju. W związku z tym musi ten rozdział być centralny z poziomu krajowego. I dlatego w razie potrzeby myślę, że te stacje będą się też rozwijać. To nie jedyny zapis ustawy, specustawy dotyczącej właśnie tej sytuacji nadzwyczajnej związanej z migracją z Ukrainy. To też także wypłata rekompensat za udzielenie schronienia uchodźcy przez osobę prywatną. Jak to ma wyglądać? No to będzie ustalone, jest 40 zł dziennie od osoby. No to jak powiedzmy będzie matka z dwójką dzieci, to będzie 120 zł razy 30, no to trochę grosza się nazbiera, więc za to myślę, że będzie mógł ten gospodarz utrzymać rodzinę. Natomiast to jest na 2 miesiące. Jeżeli w międzyczasie też uda się pracę zdobyć, powiedzmy, obywatelowi czy obywatelce, bo to głównie kobiety, no to myślę, że to się jakoś skompensuje i będzie możliwe dłuższe też utrzymanie. Jak tą pomoc uzyskać? Jakiś wniosek trzeba złożyć? Tak. Trzeba musi na wniosek. Gospodarz, tak. I dlatego potrzebne są te czynności związane z PESEL-em i z ulegalnieniem jakby pobytu, czy z identyfikacją tego obywatela, że to jest obywatel Ukrainy, który z powodu wojny po 24 lutego przekroczył granicę polsko-ukraińską, został zarejestrowany przez Straż Graniczną, że przeszedł przez granicę w recepcji, został zapisany, powiedzmy przekazany w ramach relokacji do określonego miejsca, tam znalazł to miejsce, jest zarejestrowany, ma numer PESEL, na wniosku te dane trzeba będzie umieścić i w ten sposób jakby osoba przyjmująca rodzinę ukraińską nabywa prawa do uzyskania tej kwoty pieniędzy na ich utrzymanie. Ta wczorajsza konferencja pokazuje też tak, to już nie pierwsza konferencja na dworcu, pokazuje także tą komunikację między tą administracją rządową a samorządową. Jak układa się współpraca z samorządami? Niektórzy ją kontestują. Kontestują ci, co chcą kontestować, bo tak naprawdę jeśli chodzi o tutaj nasze województwo, to wojewoda robi wideokonferencję, jest w kontakcie pracownicy urzędu, którzy zajmują się określonymi obszarami spraw, czy to polityki społecznej, czy zarządzania kryzysowego, czy spraw obywatelskich i tak dalej, są w ścisłym kontakcie z urzędnikami samorządowymi. W związku z tym to jest przedsięwzięcie koordynowane, nadzorowane, prowadzone przez administrację rządową, ale w tym przedsięwzięciu uczestniczy administracja również samorządowa, więc to takie próba przeciwstawiania administracji rządowej, znaczy administracji samorządowej od administracji rządowej, no jest nieuzasadniona, ponieważ to jest przedsięwzięcie wspólne i wspólnie to zadanie jest realizowane pod nadzorem administracji rządowej, tak? Administracja rządowa, wszystkie, ja to jeszcze dopowiem, wszystkie służby związane z administracją rządową w tej chwili są w pełnym pogotowiu, pracują od rana do wieczora i tak dalej. I do tego włączona jest administracja samorządowa i do tego jeszcze dochodzą organizacje pozarządowe, które w zasadzie swoją działalność operacyjną wiążą z tym poziomem pierwszym, czyli z poziomem samorządowym. Więc to wiadomo, że to dla kogoś, kto chce politycznie uderzać, to uważa, że to tylko samorządy i najniższego szczebla i organizacje samorządowe coś robią, a reszta nic. Co jest absolutną nieprawdą. Główne zadania koordynacyjne
i przedsięwzięcia, konkretne przedsięwzięcia typu przewozy na przykład nadzorowane są, organizowane przez Straż Pożarną. Wszystkie czynności związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym i tak dalej ma policja. Straż Graniczna pilnuje granicy przepływu, rejestracji i tak dalej, bo proszę zwrócić uwagę, że rejestracja przez Straż Graniczną jest takim jakby pierwszym elementem legalności pobytu, tak? Tutaj urzędowo jakby dopinamy to z PESEL-em i wtedy jakby zaczynamy wydawać publiczne pieniądze na obywatela, który spełnia warunki ustawowe do dofinansowania, do wsparcia. I ten porządek jest ważny, żeby ta pomoc też trafiała bezpośrednio, a nie... Oczywiście, bo to jest przedsięwzięcie bardzo duże, prawie 2 miliony osób już przyszło do Polski i tutaj jakieś elementy nieprawidłowości i tak dalej mogą się pojawić. Tu już wiele jest przypadków takich, gdzie próbują i przestępcy, i też oszuści, wyłudzacze i też nie można wykluczyć jakichś tam destrukcyjnych działań ze strony służb, czy białoruskich, czy rosyjskich i tak dalej. W związku z tym tu każda służba państwowa ma swoje zadania w tym przedsięwzięciu, ponieważ jest to przedsięwzięcie dużej skali. Tak? Na koniec zapytam pana też w duchu tej wojny na Ukrainie o wizytę premiera Polski, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego i premierów Słowenii i Czech na Ukrainie. Po spotkaniu prezydent Ukrainy podziękował europejskim politykom za wsparcie. To jest zdecydowane stanowisko w tym czasie, kiedy nawet wielu ambasadorów opuścił Ukrainę z powodu wtargnięcia Federacji Rosyjskiej na ogromną skalę na naszą ziemię i ci ludzie, liderzy swoich wspaniałych, niezależnych krajów, nie boją się, bardziej boją się o nasz los i są tutaj, żeby nas wesprzeć, i to jest bardzo mocny, mężny, przyjazny krok. To słowa prezydenta Zełenskiego, ale także pytam pana o tą dyplomację dziś. Andrzej Duda leci do Turcji, Joe Biden ma ponoć do Polski przylecieć. Czy te działania rządu, działania polskiego państwa wróżą jakiś deeskalację tego konfliktu, który mamy dziś? No są to takie działania, które dają nadzieję na to, że Ukraina się obroni. Ukraina bardzo dzielnie walczy, jest powiedzmy przedmiotem podziwu już prawie że całego świata, ale bez wsparcia nie da rady takiej mocarstwu jak Rosja, w związku z tym wymaga wsparcia na różnych frontach, tak? Również politycznym. Ten front polityczny jest ważny, ponieważ takie działania jak podjęte tutaj przez naszych premierów i z udziałem też innych premierów, z Czech i ze Słowenii, to zmienia też optykę spojrzenia na Ukrainę wśród innych polityków, tak? A takie podejście polityczne przywódców państw powoduje, że inne rodzaje pomocy też zostają uruchamiane, tak? Czyli pomoc humanitarna, czy pomoc militarna, bo ona też jest bardzo ważna. I wtedy nadzieja na to, że Ukraina się obroni jest już większa, tak? Ale to już jest problem Europy, to na pewno, ale też i świata, bo to jest poza światem, mówimy o, przyglądamy się mocno, można powiedzieć, czy przysłuchujemy się stanowisku Chin, które też myślę, że będzie miało istotne znaczenie. Natomiast tu Europa musi się zjednoczyć, zintegrować, wesprzeć Ukrainę, ponieważ Rosja tą agresją naruszyła pewien porządek, który nam się, porządek taki społeczno-polityczny w Europie, który wydawał nam się w miarę stabilny, tak? Ale tak jak tutaj teraz widać, kto miał rację, kto nie miał racji, ale to nie czas na licytację, tylko na to, żeby zmobilizować się i pomóc Ukrainie się obronić, żeby nie stworzyć precedensu do eskalacji tych działań agresywnych Rosji. I myślę, że to jest czas mobilizacji całej Europy, całej Stanów Zjednoczonych też, bo to Stany Zjednoczone wspierają tutaj Europę militarnie w sposób znaczący. Natomiast
tutaj kraje arabskie w tej takiej wojnie, powiedzmy, gospodarczej mogą mieć znaczenie. No i znaczenie, i stanowisko Chin też będzie też, myślę, ważne, żeby ten klimat wokół pokoju na Ukrainie, żeby był dosyć szeroki. A to mówił Wojciech Perczak, wicewojewoda lubuski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Rozmowa po dziewiątej.